to, że Modena gra bardzo dobrze, że ma bardzo mocne atakujące, no to nie ulegało wątpliwości. Miałyśmy za założenie, żeby te mocne ataki obronić i wywiązać z tego kontrę i to miało nam przynosić punkty. Niestety, no nie udało się i nie wiem, ciężko powiedzieć, czy Modena nam nie leży, czy jak to wyglądało. Na pewno dzisiaj było to takie spotkanie z lekką domieszką takiej presji. Musiałyśmy to nie tyle, że wygrać, ale musiałyśmy wygrać to 3-0, 3-1, no to by liczyły się małe punkciki. Także myślę, że to też nam w środku, gdzieś tam w głowie się działo. Zaczęłyśmy źle pierwszego seta, no i później już poszła lawina, no nie ma na to wytłumaczenia. Boli, na pewno gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że nie tak chcieliśmy, żeby ten mecz się potoczył, nie tak chcieliśmy, żeby on wyglądał w naszym wykonaniu. No tak jak powiedziałeś, były wzloty i upadki, ale najważniejsze, że pokazaliśmy w tych meczach, w których występowaliśmy, w których graliśmy, że na pewno walczyliśmy, pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy zaangażowanie i tego nie można odmówić tutaj dziewczynom. No nic, ja biorę ten wynik na siebie i co, mam nadzieję, że teraz przed nami tylko i wyłącznie te miłe momenty. Niestety dzisiejszy mecz był również jakby wypadkową tego, że we wcześniejszych meczach Ligi Mistrzeń potraciłyśmy sety. Była szansa z Konelianą wygrać 3-1, grałyśmy 3-2. Gdzieś tam seta zgubiłyśmy. Przegrałyśmy u siebie mecz z Konelianą, też 3-2, było spokojnie do wygrania. No i zrobiło się tak jak dzisiaj, że musiałyśmy to wygrać naprawdę stosunkiem 3-0. Jest to ciężkie do wykonania, bo to nie jest zespół z Baku, tylko to jest bardzo dobra Modena i tyle. No. No ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo szkoda, że nie pograłyśmy nawet 3-2, bo zakończyłybyśmy to z jakimś fajnym rezultatem, a tak 3-0 i w poszczególnych setach dosyć słabo, także to jest na pewno dołujące. Ciężko mi jest w tej chwili odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. Myślę, że na spokojnie, na chłodno usiądziemy tutaj z całym sztabem szkoleniowym, przeanalizujemy ten mecz i na pewno do jakichś wniosków dojdziemy. Nie wiem tak naprawdę, co się stało. Szkoda, że to tak wyglądało. Mam nadzieję, że to był że taki mecz już się nam nie powtórzy w tym sezonie. Zakończyliśmy drugie rozgrywki, w których uczestniczyliśmy w tym roku. Pierwszym był Puchar Polski, cel zrealizowany, druga Liga Mistrzów. Bardzo zależało nam na tym, żeby wyjść z tej grupy i później powalczyć w rundzie play-off. No niestety nam się to nie udało. Taki jest sport. Przykro na pewno jest. Teraz już ten rozdział książki zamykamy. Skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej zakończyć rundę zasadniczą Orlen Ligi i w jak najlepszej dyspozycji przystąpić do play-offów, bo też będziemy teraz mieli troszeczkę więcej czasu na to, żeby potrenować, żeby odpocząć. Także myślę, że też nam taki czas był potrzebny i trzeba to wykorzystać w jak najlepszy sposób.